Oto opowieść o legendarnym niemieckim pancerniku Bismarck, zatopionym w Zatoce Biskajskiej 60 lat temu. Zginęło wówczas ponad 2300 ludzi. Przeżyło jedynie 118. Wraz z ekspedycją, która ma odnaleźć Bismarcka, postaramy się poznać prawdę o jego zatopieniu. Hut i Bismarck. Morska bitwa, część druga. Maj 2001 roku. Imperial War Museum w Londynie. 60. rocznica wielkiego zwycięstwa brytyjskiej marynarki. Zatopienie pancernika Bismarck. Ta bitwa rozegrana w czasie II wojny światowej stała się legendą. Najpotężniejszy pancernik na świecie zatonął 9 dnia swojego pierwszego dziewiczego rejsu. Za legendą kryje się opowieść o epickiej odwadze i tragicznych pomyłkach. Jej koniec mógł być zupełnie inny. Niewiele dzieliło triumf od klęski. Te zdjęcia pokazują to, co zostało z Bismarcka po bitwie, płonącą ruinę. Jak dotąd jeszcze nikt nie odpowiedział na jedno ważne pytanie. Czy Brytyjczycy naprawdę zatopili Bismarcka? Niektórzy z niemieckich oficerów twierdzili, że to oni zatopili własny statek. Latem 2001 roku międzynarodowa ekspedycja wyruszyła filmować ostatnie miejsce spoczynku najsłynniejszego pancernika wszechczasów, a także by zbadać tajemnicę jego zatopienia. Ta podróż była częścią wyjątkowo ambitnego projektu. Kierownik ekspedycji David Mearns to światowy autorytet w dziedzinie badań oceanicznych. Jako pierwszy odkrył miejsce spoczynku ofiary Bismarcka HMS Hood. Hood leżał na dnie cieśniny duńskiej między Grenlandią a Islandią przez 60 lat. Po raz pierwszy w historii zespół badawczy odnalazł i sfilmował wrak, rozwiązując wiele tajemnic otaczających zatopienie okrętu. Hut leży na podwodnej równinie. Odnalezienie i sfilmowanie Bismarcka będzie dużo trudniejsze. Pomimo tego, że kiedyś został już odnaleziony. Dokonał tego w 1989 roku amerykański badacz Bob Ballard. Technologia filmowania pod wodą była wówczas stosunkowo mało zaawansowana, a lokalizację Bismarcka utrzymywano w tajemnicy. David Mearns przeanalizował dane badawcze dotyczące zatopienia Bismarcka i wyznaczył obszar 100 mil kwadratowych, który podzielił serią linii. Ponowne odnalezienie Bismarcka to trudne zadanie. Leży na głębokości 3 mil w jednej z największych głębin w północnej części Atlantyku. Jednakże poprzednie ekspedycje zostawiły ważną wskazówkę. Bismarck spoczywa na poranym licznymi wąwozami stoku podwodnego wulkanu. W tym rejonie istnieje tylko jeden taki wulkan. David jest pewien, że znajdą Bismarcka gdzieś wzdłuż pierwszej linii obszaru poszukiwań. Ich sprzymierzeńcem w poszukiwaniach jest jedno z najlepszych urządzeń sonarowych na świecie.
poruszając się na dużych głębokościach, przeszukuje dno oceanu przy pomocy fal dźwiękowych, tworząc szczegółową mapę całego obszaru. Następnie David użyje ROV, zdalnie sterowanego pojazdu, który sfilmuje odnaleziony wrak Bismarcka. Wówczas historyk dr Eric Grove oraz ekspert badań podwodnych Bill Jarens pomogą Davidowi ocenić, czy Bismarck został zatopiony przez brytyjskie torpedy, czy przez własną załogę. Zbadamy uszkodzenia, które znajdziemy wzdłuż linii burt okrętu. To powinno pokazać nam, ile wody nabierał okręt, zanim Niemcy otworzyli zawory denne i dokonali samozatopienia. Niestety, gdy statek badawczy Norton Horizon dociera do strefy poszukiwań, okazuje się, że pogoda może popsuć misterne plany Davida. Cały północny Atlantyk to jeden wielki chaos. Nie powinno nas tu być. Jesteśmy jednak gotowi do akcji i siedzimy tu jak na rozżarzonych węglach. Siła wiatru 10 stopni. Załoga przywiązała delikatny sprzęt do kołyszącego się pokładu. Koszt ekspedycji to dziesiątki tysięcy dolarów dziennie, dlatego czas ma tu pierwszorzędne znaczenie. W stosunku do planu Davida zakładającego szybkie odnalezienie wraku, mają już 3 dni spóźnienia. Pancernik Bismarck stał się legendą już w chwili wodowania w 1939 roku. Ukochany przez Hitlera, był dumnym symbolem technologicznej potęgi III Rzeszy. Miał być szybki i niezniszczalny. Zbudowano go w wielkiej tajemnicy w Hamburgu. Był to największy, mający 820 stóp długości, niemiecki pancernik. Uzbrojono go w 8 15-calowych dział. Chroniła go gruba na 13 cali warstwa stali. Mógł rozwinąć prędkość nawet 30 węzłów. Bismarck nie miał sobie równych. Nawet stacjonując w porcie, był solą w oku brytyjskiej marynarki, która musiała przewidywać jego potencjalne ruchy. Po wypłynięciu na Atlantyk, Bismarck miał być śmiertelnym zagrożeniem dla statków handlowych zaopatrujących Wielką Brytanię. Jednak pomimo tych wszystkich zalet, jego nowy dowódca nie tryskał zadowoleniem. Generał admirał Günther Lütjens był prawdziwym weteranem atlantyckich bitew. Podczas 2-miesięcznej misji na początku 1941 roku, dowodząc pancernikiem Schönheisen-Neisenow, admirał Lütjens zatopił łącznie 116 ton dostaw morskich dla Wielkiej Brytanii. Niemiecka marynarka zdecydowanie wygrywała wojnę na morzu. Ich strategia polegała na unikaniu starć z okrętami wojennymi i atakowaniu konwojów handlowych. Hitler planował zagłodzić Wielką Brytanię aż do kapitulacji. Jednak admirał Lütjens chyba nie pokładał wielkich nadziei w skuteczność strategii Führera. Ludwig Kennedy, który jako młody oficer brał udział w akcji przeciw Bismarckowi, uważa, że admirał Lütjens nie przepadał ani za Hitlerem, ani za nazizmem. Kiedy Hitler odbywał inspekcję na Bismarcku w Gottenhofen, admirał Lütjens wraz z oficerami przyjęli go na pokładzie. Wszyscy młodsi oficerowie salutowali w ten sposób, ale Lütjens oddał stary salut marynarki. Nie miał zamiaru płaszczyć się przed nazizmem. De facto, babcia Lütjensa była Żydówką. Gerhard Lütjens miał 10 lat, gdy jego ojciec objął dowództwo na Bismarcku. W marynarce służyło wielu oficerów żydowskiego pochodzenia, zwłaszcza starszych, którzy walczyli jeszcze w I wojnie światowej. Byli niejako pod ochroną. Inni oficerowie mieli żony, które były Żydówkami.
Wszyscy wiedzą, że naziści mieli na tym punkcie kompletnego świra, ale jak widać zdarzały się przypadki, że w marynarce służyli oficerowie żydowskiego pochodzenia i jakoś ocaleli. Ten film, nakręcony na zlecenie Ministerstwa Propagandy, pokazuje, jak Luthens schodzi na pokład poznać swoją załogę i przygotować się do wypłynięcia w dziewiczy rejs. 18 maja 1941 roku, po 5 latach przygotowań, złowieszczy Bismarck wypłynął na Morze Bałtyckie z misją zdziesiątkowania atlantyckich konwojów. Admirał Luthens wybrał trasę prowadzącą na północ od Islandii poprzez wody arktyczne. Pokazuje to film nakręcony przez Ministerstwo Propagandy. Jednakże Niemcy nie wiedzieli, że cieśnina duńska pomiędzy Grenlandią i Islandią była strzeżona przez dwa brytyjskie krążowniki, HMS Norfolk i HMS Suffolk. Krążowniki stały się nieodłącznymi cieniami niemieckich okrętów. Na początku sądziliśmy, że zgubiliśmy Suffolk. Próbowaliśmy zmienić kurs, wpływaliśmy w strefę mgły i tak dalej, ale to nic nie dało. Nadal siedziały nam na rufie. Brytyjskie krążowniki nadały sygnał alarmowy. U południowych wybrzeży Islandii odebrał go potężny, gotowy do ataku HMS Hood oraz zupełnie nowy pancernik Prince of Wales. Niemcy wpadli w zasadzkę. Załoga Bismarcka rzuciła się do akcji. Dzięki potężnej sile dział szybko zatopiono HMS Hood i poważnie uszkodzono Prince of Wales. Jednak gdy niemiecka załoga głośno cieszyła się ze zwycięstwa, Luthens nie podzielał ich radości. Korzystając z tego, że atakujący byli w rozsypce, Luthens wyprowadził Bismarcka na szerokie wody Atlantyku. Nie był jednak w stanie zgubić krążowników Suffolk i Norfolk. Towarzyszyły Bismarckowi i okrętowi Prince Eugen jak cień. Luthens podejrzewał, że Brytyjczycy posiadają nowy, długodystansowy system radarowy, dużo bardziej zaawansowany od niemieckiego. Gdyby to była prawda, dla ogromnego Bismarcka oznaczałoby to poważne niebezpieczeństwo. Admirał wiedział, że to koniec dopiero rozpoczętej misji. Czuł, że nie zdoła się ukryć. Wkrótce zrozumiał, że nie zdoła uciec. Bismarck został trafiony przez Prince of Wales pod linią wody. Okręt tracił olej i musiał zwolnić. Powinien zawinąć do bezpiecznego portu. Najbliższy taki port był ponad 1000 mil stamtąd. Na pokładzie okrętu badawczego Northern Horizon otrzymaliśmy dobre wieści. Pogoda się uspokoiła, więc może uda się wypełnić misję. Po wielu dniach oczekiwania David Mearns daje rozkaz wypuszczenia urządzenia sonarowego. Popłynie ono na głębokość 15 tysięcy stóp i spróbuje wytropić wrak Bismarcka. David ma nadzieję, że znajdzie wrak już podczas pierwszego przejścia sonaru wzdłuż linii w obszarze poszukiwań. Linia ma 12 mil długości. Okręt porusza się z prędkością 2 mil na godzinę, zatem pierwsza runda będzie trwała do późna w nocy. Mamy tutaj wiele charakterystycznych znaków, że trafiliśmy w sam środek pola szczątków. Niektóre z nich są zupełnie wyjątkowe. Zobaczmy, co będzie dalej, ale coś już mamy. Mam przeczucie. Znaleźli liczne drobne szczątki, ale nie natrafili na ślad potężnego kadłuba. Okręt zawraca, żeby jeszcze raz przepłynąć nad strefą obok. Czy Bismarck tam jest? 6 godzin później coś pojawia się na monitorze. Tam za tym jest jakiś cień. Tutaj, no właśnie. 236 metrów, to jest to. Mamy go. Dobra robota. Fantastycznie. Świetnie. Mały spacerek po parku, prawda? To fantastyczne. Świetna robota.
Rzeczywiście, David zlokalizował główną część wraku bardzo szybko, w ciągu 24 godzin. Jednak minie kolejna doba, zanim będzie mógł potwierdzić swoje odkrycie, wysyłając na dół ROV, czyli oczy całej ekspedycji. Dzień po zatopieniu HMS Hood, czyli 25 maja 1941 roku, admirał Lutyens świętował swoje 52 urodziny. Otrzymał życzenia urodzinowe od samego Führera, który gratulował admirałowi i jego załodze dramatycznego zwycięstwa nad HMS Hood. Lutyens wykonał tego dnia genialne posunięcie taktyczne. Poprzedniego dnia krążowniki HMS Suffolk i Norfolk, a także Prince of Wales śledziły Bismarcka i Prince Eugen, płynąc kursem na południe. Od wschodu na ich spotkanie płynął komandor i dowódca brytyjskiej floty admirał Sir John Tovey na pokładzie pancernika HMS King George V. Towarzyszyły mu HMS Repulse oraz lotniskowiec Victorious. Do pościgu przyłączyły się eskortujące konwoje HMS Rodney oraz Dorsetshire. O północy Tovey zarządził zrzucenie torped z powietrza, jednak samoloty z HMS Victorious nie wyrządziły Bismarckowi żadnych szkód. Tej nocy admirał Lutyens wykonał genialny manewr i rozdzielił swoje okręty. Bismarck zawrócił, zrobił pętlę i popłynął na wschód, a Prince Eugen skręcił na południe. W zamieszaniu, które spowodował ten manewr, nowy eksperymentalny brytyjski radar stracił obydwa niemieckie okręty. Bismarck wymknął się swoim prześladowcom i wypłynął na szerokie wody Atlantyku. Lutyens mógł swobodnie odetchnąć. Wywiad niemiecki donosił, że brytyjskie radiostacje stwierdziły zgubienie śladu niemieckiego pancernika. Lutyens nie uwierzył jednak tym relacjom. Był pewien, że brytyjski radar śledzi każde jego posunięcie. Nadał więc długą i chaotyczną wiadomość, prosząc o wsparcie U-botów i sił. To był fatalny błąd. Transmisję natychmiast przechwycił nie tylko Prince Eugen, ale i Brytyjczycy. Porównując dane z różnych ośrodków nasłuchowych umieszczonych na lądzie, admiralicja w Londynie ustaliła przypuszczalne położenie niemieckiego pancernika. Uznali, że zmierza na wschód, w kierunku okupowanej części Francji. Jednak dane te nie były jednoznaczne. Zdecydowano przesłać wszystkie dane admirałowi Tovey, który będąc na miejscu miał lepsze rozeznanie w sytuacji i mógł dokonać własnych obliczeń. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności na pokładzie HMS King George V odczytano przesłane dane od końca. Okręt zamiast popłynąć na wschód, skręcił na północ, uważając, że Bismarck kieruje się w stronę Norwegii. Zamiast zbliżyć się do swojej zdobyczy, Brytyjczycy płynęli pełną parą w zupełnie przeciwnym kierunku. Admiralicję w Londynie niezmiernie zdziwił fakt, że Tovey popłynął na północ. Pomyśleli, że widocznie miał jakieś informacje, których oni nie posiadali. Jednak ich wyliczenia wyraźnie wskazywały, że Bismarck ucieka na wschód w kierunku portów północnej Francji. Żeby uzyskać pewność, wysłano samoloty RAF na zwiad. Potwierdził on obliczenia i przypuszczenia admiralicji. Pozycja Bismarcka znów została zlokalizowana. Tymczasem niemiecki pancernik znalazł się w odległości 150 mil na wschód od brytyjskiej floty. Okręty admirała Tovey nie mogły go doścignąć, chyba że coś opóźniłoby jego ucieczkę. Norton Horizon znalazł się w miejscu, w którym 60 lat temu zatonął Bismarck. Kierownik wyprawy David Mertz niecierpliwie obserwuje, jak jego załoga przygotowuje ROV do zanurzenia.
urządzenie zejdzie aż na dno oceanu. Stamtąd będzie przesyłało wysokiej jakości obrazy kadłuba statku oraz wszelkich napotkanych szczątków. Mając 4 dni opóźnienia i niepewną prognozę pogody, David chce rozpocząć filmowanie Bismarcka jak najszybciej. Sześć godzin później, o 1:00 nad ranem, ROV dociera do dna oceanu. Załoga ekspedycji zbiera się w centrum dowodzenia ekspedycją, żeby zobaczyć, czy naprawdę znaleźli Bismarcka. To są buty. Masz rację, to na pewno są buty. ROV dotarł do licznych szczątków. Teraz trzeba posuwać się powoli naprzód, mając nadzieję, że wkrótce natrafi na główny kadłub pancernika. Wówczas eksperci badań podwodnych spróbują stwierdzić, czy to torpeda zatopiła Bismarcka, czy też zatopili go sami Niemcy. ROV posuwa się coraz dalej naprzód, natrafiając na coraz większe fragmenty szczątków. Tu widać część dalmierza używanego do namierzania celu przez główne działa. Na ekranie pokazuje się jakiś większy fragment. Mój Boże, to chyba wieżyczka. Jak myślicie? Odwrócona wieżyczka? Cokolwiek to jest, na pewno jest do góry nogami. Rzeczywiście, to wieżyczka jednego z 1000-tonowych dział Bismarcka. Gdy pancernik zatonął, ten fragment odpadł i teraz leży odwrócony na dnie oceanu. Na samym środku widać otwarty właz ewakuacyjny. Chwilę później zespół odkrywa samo serce okrętu. To główna wieża okrętu, w której znajduje się mostek. Za tymi oknami stali kapitan Lindemann i admirał Lutjens. Teraz leży do góry nogami, oderwany od pancernika tuż po jego zatonięciu. Wkrótce po tym odkryciu kończy się szczęście ekspedycji. Główny kadłub statku nie leży w tej okolicy. Poszukiwania trwają całą noc aż do kolejnego ranka. To trudny teren. Pod wodą znajduje się tu łańcuch górski dorównujący wysokością Alpom. Badacze muszą przeszukiwać głębokie wąwozy znajdujące się po tej stronie podwodnego wulkanu. Szczyty i granie wąwozów znacznie ograniczają widoczność. To nasz największy problem. Po prostu zasłaniają nam widok. Jesteśmy po złej stronie grani i nic nie widzimy. Tylko tak mogę to wytłumaczyć. Kadłub może się znajdować za każdym kolejnym wzniesieniem. W pewnej chwili, gdy wydawało się, że już nic nie może bardziej pokrzyżować ich planów, nagle ROV stanął. Czy to olej zasłania widok z kamery? Nie, to tylko pył. Na mój nos to pewnie zepsuta pompa hydrauliczna. Na pewno da się to naprawić. Sądząc po tym, jak się zachowuje, najprawdopodobniej coś się zepsuło w układzie hydraulicznym. Ta runda chyba się skończyła. Czeka ich kolejne opóźnienie wobec planu. Po wyciągnięciu ROV na powierzchnię okazuje się, że rzeczywiście zawiódł układ hydrauliczny. Widać jakieś uszkodzenia? Wywaliło system tutaj, przy tym światełku.
Na szczęście uszkodzenie da się naprawić, ale kolejne opóźnienie powoduje wzrost napięcia. 3 mile pod nimi Bismarck czeka, żeby opowiedzieć im historię swojego zatonięcia. 60 lat temu, gdy niemiecki pancernik próbował dotrzeć do bezpiecznego portu, wydawało się, że mu się powiedzie. Brytyjskie okręty jeden po drugim wycofywały się z pościgu, ponieważ kończyło im się paliwo. W końcu Bismarcka ścigały już tylko HMS King George V i krążownik Norfolk. Miały jednak aż 150 mil straty do Bismarcka. HMS Rodney oraz Dorsetshire, które dołączyły do pościgu, też były daleko w tyle. Jedyną nadzieją admirała Towi były okręty z oddziału H, brytyjskiej floty śródziemnomorskiej, które zostały wysłane poprzedniego dnia z Gibraltaru. Wśród nich płynęły krążownik HMS Sheffield i lotniskowiec HMS Ark Royal, na pokładzie którego znajdował się szwadron bombowców Swordfish. Pomimo swojego przestarzałego wyglądu, te dwupłatowce zostały wykonane według pionierskiego projektu i jako jedyne potrafiły unieść torpedę z pokładu lotniskowca. To one były ostatnią nadzieją Brytyjczyków na spowolnienie ucieczki Bismarcka. Jednakże pogoda wzdłuż wybrzeży Hiszpanii nie sprzyjała im. Jak wielu innych pilotów, Ken Patterson ożenił się tuż przed powołaniem do czynnej służby. Mając 24 lata, siedział w jednym z dwupłatowców na Ark Royal i czekał na sygnał startu do walki z najpotężniejszym niemieckim pancernikiem. Pamiętam, jak siedziałem na pokładzie i wsłuchiwałem się w rytm pracy z silnika. Czekałem na sygnał do odlotu. Pod rękawiczką czułem swoją obrączkę ślubną i myślałem o tym, jak bardzo chciałbym wrócić w jednym kawałku. To była prawie modlitwa. 15 bombowców wyruszyło w tamtą burzliwą noc na spotkanie z niemieckim pancernikiem. Na naradzie powiedziano nam, że gdzieś tam czeka na nas Bismarck. Lećcie i zatopcie go. Nikt nie powiedział nam, że w połowie drogi między nami a Niemcami płynie Sheffield. Było pełno chmur, a nasz biedny dowódca lotu zobaczył jakiś statek i stwierdził, że to musi być Bismarck. Przecież nie było innego okrętu, więc zaczęliśmy atak. Bombowce zaatakowały swój własny okręt. Na szczęście obyło się bez katastrofy. W torpedach zastosowano wówczas zapalnik nowego typu i żadna z nich nie eksplodowała. Oczywiście takie pomyłki nie wpłynęły zbyt dobrze na ciśnienie admirała Towi. Zdawał sobie sprawę, że jeśli nie uda się zatrzymać Bismarcka do północy, jego okręty będą musiały zawrócić, ponieważ zabraknie im paliwa. Dlatego ponownie wysłał oddział H, nakazując im powtórny atak. Tym razem w torpedach zamontowano stare zapalniki. Bombowce po raz drugi wystartowały wśród szalejącej burzy. Jednym z pilotów był John Moffett. Nie mogłem uwierzyć w to, co robiłem. Nie wierzyłem własnym oczom. Ten widok nadal mnie prześladuje. Straszny, potworny widok. To było niewiarygodne. Zupełnie jakby spadł grad. Wyszliśmy z chmur. Zeszliśmy nad wodę. 90 stóp. 90 węzłów. Musieliśmy zwolnić, ponieważ w czasie nurkowania osiąga się prędkość 180 węzłów. Nie ma sensu zrzucać torpedy przy takiej prędkości, ponieważ jest na to zbyt delikatna. Mogłaby się rozpaść. Nie warto ich również zrzucać z wysokości 800 stóp. Trzeba to zrobić tuż nad wodą.
W uszach dźwięczał mi czyjś głos. To był mój nawigator. Coś do mnie mówił. Powiem ci. Nie wiedziałem, o co mu chodzi. Powiedziałem więc, co się dzieje, Miller? A on na to, powiem ci, kiedy ją zrzucić. Pomyślałem sobie, dobry Boże. Kiedy chwilę później spojrzałem w tamtym kierunku, zobaczyłem, że wywiesił się poza samolot. Nie żartuję. Wisiał z jednej strony do pasa poza samolotem, głową w dół i powtarzał. Jeszcze nie, jeszcze nie. Wówczas zrozumiałem, o co mu chodziło. Morze było wówczas bardzo wzburzone. Możecie sobie wyobrazić te ogromne fale. Więc jeśli nie wypuściło się torpedy w naprawdę odpowiednim momencie, jeśli zahaczylibyśmy o falę, wówczas torpeda byłaby do niczego. Nie doleciałaby do celu. Mój nawigator wyczekał aż do ostatniego momentu. To trwało tylko kilka sekund, ale dla mnie to było zbyt długo, prawie jak kilka lat. W końcu powiedział, teraz, zrzuć ją. Okej. Nacisnąłem wyzwalacz, a w chwilę później usłyszałem, jak krzyczy, że trafiliśmy cel. Podczas mojego ataku zanurkowałem i zrozumiałem, że okręt stara się uciec do portu. Dlatego wycelowałem w dziób, zrzuciłem swoją torpedę i uciekłem stamtąd jak tylko mogłem najszybciej. Choć to zadziwiające, okazało się, że żaden z samolotów nie doznał poważnych szkód. Piloci myśleli, że ich atak na Bismarcka nie zakończył się sukcesem. Z punktu widzenia admirała Tovey sytuacja była katastrofalna. Zostało mu paliwa zaledwie na kilka godzin. Widmo porażki zarysowało się coraz wyraźniej. Wyglądało na to, że pomimo desperackich wysiłków królewskiej marynarki, Bismarck wymknie się z sieci. Wkrótce jednak nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Sheffield wysłał wiadomość do admirała Tovey. Bismarck kieruje się na północ. Wcześniej niemiecki pancernik utrzymywał kurs na południowy wschód, w kierunku portu. Nie wiedzieliśmy, że torpedy uszkodziły jego ster. Nie rozumieliśmy, dlaczego skręcają. Myśleliśmy, że wykonują zwrot, żeby uniknąć torpedy. Potem jednak samolot zwiadowczy potwierdził, że pancernik kieruje się na północ. Zrozumieliśmy wówczas, że ma kłopoty. Pancernik pilnowany przez urządzenia radarowe i bombowce nie miał gdzie się ukryć. Po prostu dryfowaliśmy w kierunku plutonu egzekucyjnego. To była najgorsza wieść. Wiedzieliśmy, że jesteśmy bezsilni i że nie unikniemy tego. Po pospiesznie przeprowadzonych naprawach ROV jest gotowy podjąć dalsze poszukiwania wraku Bismarcka. Wkrótce członkowie ekspedycji natrafiają na ogromny rów, wyżłobiony na stoku wulkanu przez zsuwający się pancernik. Coraz niżej. Za chwilę wreszcie staniemy z tym wrakiem twarzą w twarz. Dobra, zrozumiałem, Dave. Powoli schodzimy coraz niżej. Okej, dzięki. Co to jest, RD? Co to do diabła jest? Co tam widać przed tobą? Tego właśnie szukaliśmy. Oto Bismarck. Jezu Chryste! Tam, spójrzcie na to. Widzicie? Hej, chłopaki, co z wami? Oto on, fantastyczny. Koniec kłopotów.
Widoczność na głębokości 15 tysięcy stóp zapiera dech w piersiach. Zdjęcia potężnego okrętu są lepsze niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Być może w końcu naukowa analiza wraku pozwoli wyjaśnić tajemnicę zatopienia tego słynnego okrętu. O świcie we wtorek 27 maja brytyjskie okręty okrążyły Bismarcka. O 8:47 otworzyły ogień. Potężny pancernik HMS King George V oraz HMS Rodney wraz z krążownikami Dorsetshire i Norfolk oddawały salwę za salwą. Pozbawiony steru Bismarck dryfował bezwładnie pośród huku wystrzałów. Pociski zaczęły trafiać w cel. Było ich niezliczone mnóstwo. Bardzo szybko przekształciły górną część statku w ruinę. Zginęły wówczas setki członków załogi. Pociski przeszywały stalową zbroję pancernego potwora i chociaż go nie zatopiły, pozbawiły go możliwości walki. W ciągu kilku minut jeden z najwspanialszych okrętów wojennych w historii świata stał się bezużytecznym, płonącym wrakiem. Oto wieża kontrolna, gdzie siedział Mullenheim w Regburg. Brakuje tu dalmierza, który powinien być na samej górze. W chwili, gdy rozpoczął się atak, straciliśmy wszystkie urządzenia. Dalmierz został zniszczony. Obsługujący go marynarze zginęli. Rzuciło nas na bok. Uderzyłem się i z nosa pociekła mi krew. Na szczęście w czasie tej tragedii odniosłem tylko jedno obrażenie. Wszystkie działa Bismarcka zostały wyeliminowane. Na każdym widać bezpośrednie trafienie. Tylna wieżyczka strzelnicza została trafiona 16-calowym pociskiem o 9:31. Działa Bismarcka zamilkły. Niemal wszyscy na pokładzie zginęli. Ci, którzy przeżyli atak, pracowali pod pokładem, na przykład w maszynowni. Głównymi świadkami tragedii, jaka rozegrała się na górnym pokładzie, byli jedynie Brytyjczycy. Widziałem wszystko. Okręt został ostrzelany ze wszystkich stron. Strach pomyśleć, jakie sceny rozgrywały się na pokładzie. To wciąż mnie prześladuje. Ci żołnierze, marynarze nie mieli żadnej szansy. Żadnej. Brytyjski admirał Tovey z powodu braku paliwa oraz raportów o zbliżających się ubotach rozkazał o 10:21, aby HMS Dorsetshire rozprawił się do końca z Bismarckiem, a sam zawrócił do Anglii. Taka decyzja zdziwiła, a nawet rozjuszyła brytyjską admiralicję. Jednak dowody zebrane przez naszą ekspedycję wskazują, że decyzja admirała nie była wcale taka dziwna. Z dokładnych oględzin wraku wynika, że brytyjskie torpedy wyrządziły znacznie więcej szkód niż do tej pory uważano. Być może Tovey był przekonany o tym, że Bismarck zatonie. Uważamy, że torpeda z Dorsetshire przeszła tędy, a następnie eksplodowała na głównym pokładzie. Oczywiście spowodowała ogromne zniszczenia, ponieważ pocisk był naprawdę potężny. Jeśli torpeda trafia okręt poniżej linii wody, napływ wody jest ograniczony dzięki licznym grodziom. Powyżej na głównym pokładzie znajduje się strefa, którą w amerykańskiej marynarce nazywamy strefą drugiego pokładu. To jest otwarta przestrzeń. Jeśli dostanie się tam woda, może swobodnie przepłynąć przez cały okręt. Gdy okręt znajdzie się w takim punkcie, nie ma już dla niego powrotu. Wnioski, jakie można wyciągnąć z odkryć ekspedycji, dowodzą, że Bismarck został zatopiony przez brytyjskie torpedy. Jeśli nawet Niemcy otworzyli zawory denne, żeby zatopić Bismarcka, jedynie przyspieszyli to, co było nieuniknione.
10:38. Bismarck zaczyna się odwracać. Ludzie z dolnych pokładów próbują uciec. Oto Peters był tej nocy w maszynowni. Cóż, w tamtej chwili zrozumieliśmy ostatecznie, że musimy opuścić okręt. Wszędzie leżały sterty martwych ciał. To był potworny widok. Wszędzie leżały setki zwłok, a gdy dotarłem na górny pokład, okręt był już niemal całkowicie pod wodą. Fale przewalały się przez niego, a widok stert martwych ludzi, z których woda wymywała całą krew, był naprawdę potworny. Na pokładzie Bismarcka płynęło 2500 członków załogi. 800 z nich przeżyło katastrofę. Ta fotografia zrobiona z pokładu Dorsetshire pokazuje niemieckich rozbitków płynących w stronę brytyjskiego okrętu. Dorsetshire oraz niszczyciel Mary zaczęli przyjmować rozbitków na pokład. Jednak wkrótce potem odebrały ostrzeżenie o prawdopodobnych atakach U-botów. W pewnej chwili ze zgrozą zrozumiałem, że znowu płyniemy i że reszta mojej załogi nie zostanie uratowana. Chociaż wówczas nie miałem o tym pojęcia, zostałem uratowany jako jeden z ostatnich. Wszystkie okręty wojenne otrzymały surowy nakaz odwrotu. Pozostanie w bezruchu mogło mieć fatalne skutki. To było straszne. To samo współczucie, które ogarnęło Niemców, kiedy patrzyli, jak z powierzchni wody znika Hood, czuli teraz Brytyjczycy. Nasze odczucia były dokładnie takie same. Myśleliśmy o nich jako o towarzyszach na morzu. To zupełnie instynktowne uczucie. Z 800 Niemców, którzy przeżyli atak, blisko 700 pozostało w wodzie. Nikt nie wie, jak zginął admirał Lutyens. Mój ojciec zawsze miał przy sobie złoty zegarek, kieszonkowy zegarek z wieczkiem na sprężynę. Jednak tym razem zostawił go w domu, mówiąc, że mam go dostać, gdyby nie wrócił. To były ostatnie słowa, jakie od niego usłyszałem. Pewnego ranka moja mama przyszła, powiedziała, że tata nie żyje i że nie muszę iść do szkoły. I tyle. Winston Churchill przebywał właśnie w izbie gminy, gdy ktoś wręczył mu kawałek papieru. Powiedział, że przekazano mu wiadomość o zatopieniu Bismarcka. Wszyscy bardzo się cieszyli, z wyjątkiem jednego człowieka. Był nim pisarz Harold Nicholson, który był też członkiem parlamentu. W przeciwieństwie do innych ujrzał w tym zdarzeniu tragedię, która pochłonęła życie 4000 marynarzy obu stron, w tym dwóch wielkich admirałów. Rozbitkowi ocaleni z Bismarcka zostali wysadzeni na Newcastle, a resztę wojny spędzili w obozach w Kanadzie. Dzisiaj wielu z nich spotyka się przy pomniku w pobliżu Hamburga, upamiętniającym tych, którzy wówczas zginęli. Przychodzą również ci, którzy zatopili Bismarcka. Wspólnie wspominają poległych marynarzy Hooda i Bismarcka. Chociaż wówczas nie zdawali sobie z tego sprawy, brali udział w jednym z ostatnich rozdziałów ery konfrontacji wielkich okrętów. Bitwa Hooda i Bismarcka udowodniła, że nawet najbardziej potężna broń może zostać zniszczona przez coś mniejszego, tańszego i bardziej mobilnego.
Wkrótce siły powietrzne zdominowały walki morskie. Ekspedycja powróciła do tamtych dziejów i wyjaśniła wiele nierozwiązanych dotąd zagadek. Żołnierze, którzy służyli i nęli na pokładzie Hooda i Bismarcka, nie odeszli w niepamięć. Świat mógł jeszcze raz przyjrzeć się z bliska tym mocarnym okrętom, które rządziły na morzach i oceanach w erze wielkich bitew morskich.